Hej, siemka. Witam was ze szlaku turystycznego w Barcicach. Jestem już około kilometra za kościołem. Idę na Wolę Krogulecką. Jest niedziela. Zapowiada się chyba ładna pogoda. Będziemy widzieć. Jeszcze coś wam nagram z trasy dalszej i w późniejszym czasie. To na tyle, siemka, trzymajcie się. Zbliżam się do Woli, na Wolę Krogulecką, na platformę widokową. Oto przepiękne widoki na Rytro. Coś zachrypiłem dzisiaj. I stąd mam jeszcze 300 metrów do Woli Krogóleckiej. Tam z kolei jest piękny widok na kamieniołom. Troszeczkę dalej na Biegonicę i Nowy Sącz. Dzisiaj chyba załamanie pogody, halny się tutaj zerwał. Co czuć? I to na tyle. Jak dojdę na tą wieżę widokową, to jeszcze wam pokażę i nagram. Z tego, co przed chwileczką pisało na znaku 300 metrów. Hej, siem. Jest, oto przed nami wieża widokowa. Niewysoka. Przystosowana na wjazd zarówno rowerem, wózkiem inwalidzkim, jak i innymi pojazdami nie przekraczającymi metr szerokości. Już będziemy wchodzić właśnie na tą wieżę. Tu jeszcze kolejne piękne widoki. Idziemy, jesteśmy. Wchodzimy właśnie na wieżę widokową, z której później udamy się być może jeszcze dalej w góry, o ile nic innego nam nie przeszkodzi, nie będzie stało na przeszkodzie. Fajnie jest to zrobione, naprawdę ciekawa sprawa. Nagrywam to, żeby zachęcić tutaj was do przyjazdu do Barcic, do pójścia tutaj do góry. Nie jest to daleko, 3 km od przystanku głównego Pszalet. I proszę, wieża widokowa, mamy grilla, możemy sobie tu smażyć. I jak piszą, wieża przystosowana rzekomo do, tak to wygląda, taka sobie ślimacznica, która tu idzie na dół i do góry i znów na dół. Czy nie ma tego dużo, ale widoki są naprawdę zapierające dech. Co słychać? No, proszę bardzo, obejdziemy sobie całą tą widokową dookoła, nagrywając i schodząc powoli w dół. I na tym kończymy zwiedzanie wieży widokowej, ale nie kończymy jeszcze wycieczki. Mimo że pogoda się załamuje, coś się dzieje, jakieś chmurki, jakiś wiatr halny się zerwał. Czyli pogoda będzie chciała nam zrobić psikusa.
to na tyle. Hejka. Ponownie witam na szlaku niebieskim. Wciąż idziemy dalej w kierunku ciekawego tutaj przyrodniczego, można by rzec, z takiego pomnika. Po drodze mijałem tutaj stojące takie kamienie przy szlaku, które ludzie po prostu nazwali, wybudowali, postawili, nazwali to stacjami drogi krzyżowej, ponieważ zrobili sobie tutaj kult drogi krzyżowej. Na tym jest kamienie, opisują tutaj akurat oprócz tego jeszcze lipy drobnolistne i tak dalej, i tak dalej. Ale równie dobrze właśnie tutaj można, ponieważ są to kamienie niby zrobione dla turystów jako opis ścieżki przyrodniczej, ale można zupełnie dobrze tutaj właśnie zrobić drogę krzyżową, ponieważ te kamienie są numerowane. Akurat tu mieliśmy kamień 7, który opisuje, że jest to lipa szerokolistna, ale również dobrze ludzie tutaj czasami robią sobie stację drogi krzyżowej jako stacja 7 i tak dalej. Będziemy bowiem dochodzić do ciekawego miejsca tutaj za chwileczkę, ale to jeszcze wam nagram, ponieważ jeszcze tam mamy spory kawałeczek do tego. Hej! I oto dochodzimy do miejsca, o którym właśnie przed chwileczką wspominałem. Jest to ciekawe zjawisko przyrodnicze, ponieważ występują tu jary, potoki głębokie. Jest to jeden właśnie z takich głębokich potoków, gdzie woda wyrzeźbiła przez lata, lata między górami. Taki właśnie głęboki potok. Mamy tu właśnie most nad głębokim jarem. Jak widać, cały tutaj opis szlaku przyrodniczego, skałek. Jest to szlak przyrodniczy po Matecznikach Puszczy Karpackiej imienia Adama Hrabiego Stadnickiego. Jest tutaj widać i idziemy tym właśnie oto jarem, mostem. Przechodzimy. I tak właśnie to wygląda z górki. O, jest to bardzo głęboki wąwóz, w którym płynie potok. Proszę bardzo. A my tutaj se stoimy nad tym właśnie potokiem i spoglądamy sobie w dół. Spróbuję tu nagrać, że jest to naprawdę dosyć wysoko. A i ten wąwóz jest dosyć właśnie głęboki. Będziemy teraz podążać dalej. To na tyle. Siemka. Siemka. Jestem nadal na szlaku niebieskim. Przede mną. Już nie przede mną, w trakcie morderczej wspinaczki dobrej. Jest tutaj naprawdę strumo. Proszę sobie zobaczyć, jak tam jest na dół, jak tu jest do góry. Jest. Może kamera tego nie oddaje, tak, ale górka jest spora. Naprawdę spora. Za chwilę będę miał tylko małą chwilę wypłaszczenia i kolejne podejście. I to tutaj nad Wolą Krogulecką jest tak, no, tego podejścia z 2 do 3 kilometrów. Jest naprawdę sporo. Cały czas idziemy do góry. Będzie coś na szlaku jeszcze ciekawego, to was z tym zapoznam, nagram. Zapraszam na takie wycieczki. Dobrze to robi na kondycję. Tak jak słychać. No. A i zadyszka taka jest też dobra. Płuca się czyszczą.
tłuszczyk się pali. Nie w moim przypadku, jest na odwrót. Dużo chodzę, dużo tyję. Ważyłem 60 kg. Teraz ważę 65 po 40. Na zaledwie 1,60 m wzrostu to mam, no, około 15 kg nadwagi. Powinienem ważyć 50. Tak, niestety starość. No to hejka. Jestem na, wchodzę właśnie na szczyt Makowica. Jest to szczyt nad Rytwem, a szedłem na ten szczyt z Barciec przez Wolę Krogulecką. Ponad 2 godziny marszu do góry po to, żeby zdobyć tutaj ten szczyt. Tutaj ułożyli ludzie z kamieni, co tu chodzili, takie coś sobie fajne ułożyli. O, na tym szczycie zrobili taki z kamieni kominek. No, po prostu każdy, kto tu wchodził, dokłada kamyka, że wszedł tutaj, zdobył ten szczyt. I powstał taki właśnie kominek na tym szczycie. Jesteśmy dokładnie według GPS-u na wysokości 943 metry nad poziomem morza. Czyli jest to szczyt niższy od najwyższego, od Radzie tej Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejowej, niższy o jakieś 300 metrów ponad. No, 1276 metrów ma Radziejowa. To na tyle, hejka. Hej, siemka, witajcie. Jestem na szlaku, jak widać. Przyszedłem z Barcic. A będę się udawał. Gdzie będę się udawał? Prawdopodobnie w stronę Nowego Sącza. Do Nowego Sącza jest niezbyt ciekawy szlak, bo ma 4 km. Ale ja będę schodził na Nawojową, z tego szlaku na Nawojową. Jesteśmy teraz dokładnie rozdroże pod Makowicą, tak się nazywa ta tutaj rówienka, jak to można nazwać, przełęcz. Tutaj idę w kierunku, gdzie można pod tym zadaszeniem sobie chwilę odpocząć. Są tu ławeczki i będę schodził na Nawojową. Jest dzisiaj dosyć parno na polu. Pogoda na razie dopisuje. Może nie ma takiego słońca, jest lekko przymglone, ale jak widać, widoki jakie takie są. To na tyle. Jeszcze będziemy widzieć się na szlaku. Hej! Hejka, oto rzadki widok krówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Chodź do.
Był to kawałeczek agresywnego psa. Nagrałem krówki. Gospodarz, którego przechodziłem, nie chciałem go nagrywać, żeby się nie spieszył. No to na. A oto wchodzę na polankę, na której jest upamiętniający pomnik poległych na tych terenach rozstrzelanych. Będziemy właśnie zaraz skręcać i podążać w kierunku. Już to wszystko wam pokażę. Pomnik zrobiony z napisem: w tym rejonie w latach 1989 do 45, przepraszam, 1939 do 1945 przebywały formacje partyzanckie Armii Radzieckich. I tu jest pomnik wszystkich właśnie upamiętnionych. Gaj Jan Przyszcz. Antoni Plata. Jan, sierżant Jan Wiszewczykowi. I tak dalej. Coś tu źle czytam, bo to trochę jest już naruszone przez ząb czasu napisy. No, tutaj ławeczka, można usiąść. Pewnie byśmy siedli, ale trzeba iść dalej. To na tyle, bo coś się właśnie chmura, a musimy dzisiaj suchą stopą dojść. Widoczek jeszcze na polankę jest super. Hej, narka. Hej, siemka. Chwila oddechu. Minęło właśnie 15 km. Otworzyłem sobie, tak jak widać, browarka. Trzymam go w dłoni. Teraz będziemy udawać się na Wojową. Po drodze wypiję browara, jeszcze się wam włączę i powiem dlaczego. Dlaczego akurat 15 km to jest taki czas, kiedy się otwiera browara. A dowiecie się wszystkiego za chwileczkę. Hejka! Hejka, witam na wizji. Właśnie idę przez piękne łąki w okolicach Nawojowej. Schodzimy na Nawojową. Tam w oddali widać Nowy Sącz. Proszę bardzo. A teraz wam powiem, dlaczego 15 km, jak obiecałem. Otóż człowiek idzie 15 km z taką prędkością, że musi na to poświęcić 3 godziny. No, to się nie czarujmy. I teraz co? Zwłaszcza po górach. To 3 godziny to jest takie minimum, żeby pokonać ten odcinek. Po tym czasie organizm zaczyna gotować. Czyli rozgrzany organizm, rozmaszerowany, musi wydalić ciepło, więc się pocimy, niemiłosiernie się pocimy. Dlatego po 15 km, kiedy ściągamy plecak z pleców, żeby wyjąć to piwo, nasze plecy stygną wtedy. Odpoczywamy. Dobrze jest w takich sytuacjach, kiedy właśnie co 15 km wyciągamy to piwo, zdjąć koszulkę, żeby ją przewietrzyć. A samo to, że kiedy kończymy trasę i schodzimy już do pobliskiej miejscowości, a jesteśmy jeszcze w miarę daleko od domów publicznych, od miejscowości, gdzie jest dużo ludzi, nie domów publicznych, co ja pierdzielę, się przejęzyczyłem,
chyba po tym piwie. Warto iść bez koszulki, żeby ta koszulka na tych plecach po prostu wyschła, nie była mokra. Już taka mokra koszulka grozi po prostu przy wietrze, jeszcze w górach, zapaleniem płuc. Jeżeli się idzie na przykład w wysokich Tatrach, gdzie jest zimny wiatr, to lepiej iść bez koszulki, wysuszyć plecy, żeby były suche, niż w mokrej koszulce. To jest bardziej szkodliwe. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedy, jak już wspomniałem, jesteśmy jeszcze daleko od cywilizacji, a jesteśmy w górach, no nie na tyle daleko, że tam pół dnia jeszcze marszu, tylko tam zostaje nam do zejścia do miasta godzinkę, dwie godzinki. Drodzy turyści, nie wstydźmy się naprawdę pokazać brzuchy. Ściągamy koszulki, ściągamy mokre ciuchy przepocone. Nie ma się czego wstydzić. Co tam, że ktoś ma samarę typową, brzucho wisi, trzeba go wysuszyć. A najbardziej nienawidzę, kiedy wsiadam do autobusu i schodzą z gór ci spoceni turyści, pseudoturyści, mogę to tak nazwać, i te mokre koszulki, kurde, siada na siedzenie i opiera się w tej mokrej koszulce o siedzenie, a ktoś następny później, kurcze, będzie musiał się o to siedzenie oprzeć. Przesączone tym potem, tymi zarazkami, ludzie. Uwierzcie mi, że ja, jak mam daleko do cywilizacji, ściągam koszulkę, żeby ją wysuszyć, żeby plecy wyschły. A niejednokrotnie nawet była sytuacja taka, że rozbierałem się po prostu cały. Gdyż miałem nawet te slipy mokre, też ściągałem, żeby je przesuszyć. Gdzieś w krzaczkach gęstych. Ludzie, zrozumcie, że macie przemoczone slipy na dupie, bo to wszystko podścieka, za przeproszeniem, z pleców, spod plecaka na to ubranie, na tą bieliznę, a wy później siadacie w autobusie na siedzenie. Przecież każdy człowiek z potem wydziela zarazki z organizmu, wyrzuca pewne rzeczy, które są po prostu fe. Więc zrozumcie, to tak się nie robi. Nie robi. Przecież to nie wstyd się gdzieś rozebrać, kurczę, w krzaczkach. Przesuszyć te majtki, przewietrzyć, kurczę, jak nie macie zastępczej bielizny w plecaku. Co ja czasami noszę na zastępcze majtki, suche. Żeby się przebrać, żeby mieć sucho na dupie przede wszystkim. I żeby nie rypać w siedzenie gdzieś w autobusie czy swojego potu. Chyba że nie mam takiej możliwości, że idę gdzieś z gór, schodzę przez miasto, bo i takie sytuacje bywają, gdzie muszę na przykład przejść 3 km przez jakąś miejscowość, żeby dojść do przystanku autobusowego. Ale to ludzie na przystanku autobusowym ja tą koszulkę ściągam, żeby ona trochę podeschła, żeby nie, jak już wspomniałem, nie wkładać swoich brudów w siedzenie w autobusie. Bo się pocimy, my wydzielamy paskudne enzymy z potem, po prostu organizm wyrzuca nasze tłuszcze, nasze a przede wszystkim zapach. No. Ludzie nie pachną miło, jeszcze zależy co się je, jaką stosujemy dietę, jak jemy na przykład tłusto, jemy dietę typowo nie ze zwierzęcych tłuszczów, zrozumcie, nie pachniemy miło, naprawdę nie pachniemy miło. To na tyle, bo ja tu za chwileczkę faktycznie robię sobie odpoczynek, naprawdę daję sobie teraz pół godzinki czasu. Ściągam za chwilę mokre ciuchy ze siebie, mam koszulkę naprawdę mokrą,
spodenki też aż do połowy tyłka, za przeproszeniem. I robię sobie siestę, po prostu muszę to wywietrzyć wszystko. Bo to później naprawdę nie pachnie miło. Nawet, powiem wam szczerze, mimo że ja jestem suchy, a plecak, który niosłem na plecach, ja czasami jadąc autobusem ze swoim plecakiem, odczuwam zapach z tego plecaku, tego potu. To jest naprawdę nieprzyjemne. I teraz kieruję takie zdanie do turystów. No, nie róbmy po prostu bydła. Tyle. Witam. Jestem na Wojowej. Dochodzę właśnie do kościoła na Wojowej, który wam sfilmuję. Tutaj za płotem z kolei jest pies, który jest lepszy od księdza, bo słyszę księdza w kościele, ale tego psa głośniej. Czyli głośniej szczeka niż ksiądz mszę odprawia. No. Jest super. Dochodzimy właśnie do przystanku autobusowego z tej strony. Tak wygląda mniej więcej na Wojowa, budynki. Obrócimy się teczko, tak. Pokażemy sobie, tak. Jest ok. Tu z kolei są święte krowy, które parkują na ulicy, pomimo wąskiej ulicy. To akurat mamy święte krowy, które parkują prawie na środku ulicy, pomimo że jest chodnika kawałek. Tak jak widać. Proszę bardzo. Na środku ulicy. A można by było ten czerwony plac na chodniku, pasek zająć choćby jednym kołem. Byłoby węziej był. Przypominam, że z turu w obu strony. A parking. Proszę. Na parkingu miejsca dużo. Wygląda kościół na Wojowej. Jeszcze uchwycimy. Okej. I to na tyle. I idziemy teraz w stronę przystanku. Wciąż koło świętych krów parkujących na ulicy. A rozumiem, że nie ma gdzie zaparkować. Naprawdę ludzie tu tak blisko mieszkają kościoła, że można by było przysłowiowe dupsko ruszyć na nóżkach do kościoła raz w roku, przepraszam, raz w tygodniu, ale po co? A tu już mamy park zamkowy, ale to nagramy chyba innym razem. Dzisiaj już na tyle. Żegnam się. Jak się coś jeszcze ciekawego wydarzy, nagram. A na razie...